Siemaneczko, w 67. części Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany. Jesteśmy oczywiście w karczmie Syrenii Lament. Patrz, czy ktoś nowy przyszedł, ale nie. Dobra, chodźmy. Nie dokończyliśmy rozmowy z tymi panami bumelantami starymi. Co tam masz w kieszeni? Cześć, jak leci? Świetnie, po prostu świetnie. A Thanos mi świadkiem, że ten kraj schodzi na psy. Aha. O co chodzi? A to, że król ma nas w głębokim poważaniu. Podatki, jakie nakłada na to miasto, to prawdziwe zdzierstwo. Nie przesadzasz trochę? Miesiąc temu stać mnie było dziennie na 2 kwaterki piwa, a dzisiaj już tylko na 1. Minie kolejny miesiąc, a będę musiał szukać sobie jakiejś roboty. Do czego to doszło? Skandal. Nie ma co, tragiczne wieści. Pewnie, że tak. Znalezienie sobie porządnego, płatnego zajęcia jest teraz coraz trudniejsze. Wszyscy wolą zatrudniać po taniości ludzi z Wysp Południowych. No tak. Dobra, panowie, jeszcze coś mi powiesz? Świetnie, O co chodzi? Dobra, to stary tekst. Okej, tutaj jeszcze kogoś mamy do pogadania. Hej. No, ciekawą zbroję ma. Nie wiem, czy powinienem kojarzyć tą zbroję? Cześć, co tu robisz? Piję pieszczyny, bo nic innego nie oferuje ta zapchlona dziura. Tylko co cię to obchodzi, kmiotku? Aha, widzę, że przyjemniaczek. Może postawię ci coś lepszego. Cóż, chętnie sobie jeszcze golny. Przynieś mi tylko coś na tyle mocnego, żeby wróci mi gębę na drugą stronę. Może... Postaram się znaleźć coś takiego. Może mrocznego paladyna na przykład. Co słychać? Zamiast ględzić mi nad uchem, przydaj się na coś i przynieś mi gorzałę. A nawet i dwie. Byle szybko, bo zrobię się nieprzyjemny. Co sły... Zamiast gle... Byle... Dobra, myślałem, że będę mógł... Że będę mógł mu postawić mrocznego paladyna, ale widzę, że... to jest za słabe. No okej, tu raczej nic lepszego nie wyczaruję. Pytaj o... Nie, to już ostatnio ją przepytaliśmy. Co ma? Kostropa... kompot z jagód, to chyba mocne piwo. O Jezu, ten katar mnie wykończy, kurde. Ale mocne piwo chyba mamy w ekwipunku, nie? Facet nie chciał. A mamy mocne piwo? Nie. Dobra, poszukuję jakiegoś specyfiku. Na razie takiego nie mamy. Dobra, chodźmy na górę. Okej, dzień dobry. A w zasadzie dobry wieczór. Dzień dobry. Znaczy, dobry wieczór. Fajny tarasik tutaj jest. Całkiem niegłupie widoczki. Oczywiście detale jak zwykle podciągnięte na bardzo wysoki poziom. Tu mogę zerknąć? Okej. Ktoś tutaj się nie spruje. Okej, fajny obraz. Ale możemy jeszcze wejść wyżej. Lepiej by było, gdybyś się przymknął. Dzień dobry. A, widzę, że tutaj po prostu są pokoje do wynajęcia. Dobra, z takimi tarasami. To jest naprawdę karczma. I tu z prawdziwego zdarzenia, nie? Nie jakaś mała pipiduwa. To jest naprawdę kawał karczmy. Aż jestem zaskoczony wielkością tego budynku. Dobra. I chyba opuszczamy tą miejscówkę. Jeszcze sprawdzimy oczywiście te dwa pokoje, ale wydaje mi się, że polecimy chyba do kręgu spróbować swoich umiejętności, nie? Chyba tak. Zwłaszcza, że już mamy... czemu nie mogę? O, dziwne, może fabularnie jest zamknięte. Zwłaszcza, że mamy już wieczór, więc chyba możemy stąd... po prostu czekajcie, którędy my przyszliśmy, tutaj chyba tędy. Możemy stąd spadać. I zobaczymy jak tam, którą mamy godzinę. O, już spokojnie.
Także chyba możemy zaczynać. Tylko zapiszmy sobie, bo cholera wie, może będą tu jakieś koksy do rozwalenia. Dobra, i pogadajmy z panią. Ej, ty. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Zmierzysz się z jakimś obdartusem z sportu. Szczerze mówiąc, nawet go nie znam, ale nie wygląda na groźnego przeciwnika. Stawka wynosi 25 sztuk złota. Okej. Okay. To jak? Wchodzisz w to? Wolałbym na bronią białą, no ale dobra. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Dobra. Czekajcie, tu zdejmiemy broń, żebyśmy nie wyciągnęli jej. A jednak cię mam. Dobra. Będzie trudniejsza walka na pięści, tak mi się wydaje, że... Bronią białą chyba byłoby łatwiej. Może nie, może nie. Jakiś faktycznie zwykły włóczęga. Dobra. No i co? No. Wyluzuj bez... Kurwa, co? Co jest, kurwa? No weź się. Bez i wy... Bez i marwin, Jezu. Kogoś tak bezbronnego jak on, prawda? Oto twoja nagroda. Masz tu też coś dodatkowego na zachętę. Nice. Naprawdę nieźle. Tylko... się kurwa coś zgliczował nam, stary. Dobra. Hej, ty. Jakaś kolejna walka? Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Znowu? Zawitał do nas jakiś farmer z pobliskiej winnicy. Pewnie przepił większość wypłaty i chce się teraz odkuć. Stawka wynosi 50 sztuk złota. Okej. Okay. Tak? Wchodzisz w to? Pewnie. Pewnie. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Dobra. To co, zaczynamy? Panie farmerze. Dobra. No jest ewidentnie twardszy. Na pewno więcej HP ma. Nie wiem, czy więcej mi obrażeń zadaje, ciężko mi powiedzieć. Na pewno lepiej mu idzie, ma lepszą technikę. Ale Marvin da radę. Chyba 10 tylko expa więcej dostaliśmy, nie? Ale można tu fajną kasę zrobić. Wygląda na to, że teraz chłopakowi nie pozostały już żadne oszczędności. Mm-hmm. Tak to jest, gdy ktoś nie liczy sił na zamiary. Dokładnie. Zarówno w alkoholu, jak i w walce. Oto twoja nagroda. Dobra. Myślę, że przydałoby się mu coś zjeść. Zanim poprosimy o następną walkę. On nie chce przedobrzyć. Dobra. Jeszcze sobie zapiszmy. No i lecimy dalej w turnieju. Lecimy dalej. Liczę na jakąś walkę z bronią. Hej. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Mogę za... Masz szczęście. Dobra. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Zawalczycie bronią białą. Twój przeciwnik zaklina się, że był kiedyś marynarzem. Ale jak dla mnie to po prostu kolejny stary pijak. Stawka wynosi 75 sztuk złota. To jak? Wchodzisz w to? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Chętnie spróbuj. Powodzenia. Dobra. To już jest ładna stawka do wyciągnięcia. Pamiętam, że w G3 te nagrody z tych aren to były takie se. Na początku było ok, ale później to... masakra. Naprawdę? Szkoda, że nie możemy go przeszukać, no ale dobra. Okej. Okay. Ten marynarz chyba ma już najlepsze lata za sobą. Zdecydowanie tak. Nieźle mu dołożyłeś. Oto twoja nagroda. Dobra. Jak idzie interes? Całkiem nieźle. Mamy ciężkie czasy, więc trafia tu coraz więcej osób.
Każdy czegoś się napije, założy się o kilka monet, obejrzy, jak choć raz ktoś inny obrywa po gębie i od razu wracają do domu w lepszym humorze. Nie zarabiam tutaj może fortuny, ale da się z tego wyżyć. Przecież nie tak dawno mówiła, że sobie dom kupi w Starym Mieście, nie? Ciekawe. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Dobra. Akurat znalazł tego wieczoru, potrzeba trochę więcej krwi. Zawalczycie bronią białą. Okej. Okay. Dzisiaj zmierzysz się z jakimś gońcem z gildii kupieckiej. Chyba muszą tam bardzo słabo płacić, skoro zdecydował się przyjść tutaj. Stawka wynosi 100 sztuk złota. To jak? Tylko raz nam dołożyła jakąś premię po pierwszej walce, tak to już więcej nie dokładała, szkoda. Chętnie. Powodzenia. Dobra, to już może być trudniejsza walka, bo już może mieć całkiem fajny pancerz. No, i broń, nie? Lepszą niż laga. Dobra. To nie będzie spacerek ta walka. No rozklepał mnie, kurde, trzeba się skupić. Bo to naprawdę nie będzie easy. Jest duży przeskok w porównaniu do poprzedniej. Ale ładny krytyk nam wszedł, kurde. Zajebiście. Żeby teraz nie pokpić sprawy. O Jezus. Dobra, pięknie. Dobrze poszło. Zagada coś do nas? Nie. Ciekawe, jak jutro stawi się u Lorenzo z tymi siniakami. Masz talent, chłopcze. Wiem. Oto twoja nagroda. Dobra. Okej, podkarmimy się troszeczkę, bo nie wyglądamy najlepiej. Nie, potrawka szybkości na pewno nie. Słodka bułka z jagodami pewnie. Dobra, zapiszmy sobie. I spróbujemy kolejnej walki. Ładnie ten krytyk wszedł. Ej, ty! Bardzo ładnie. Mogę. Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Facet jest strażnikiem, więc podejrzewam, że wolałby nie tłumaczyć się jutro u Rodericha z pociętego pancerza. Stawka wynosi 150 sztuk na złota. Na pięści? Taka stawka? Jestem zaskoczony, pewnie. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. No, coś czuję, że może być kurwa ciężko. Coś czuję, że może być ciężko. Dobra, chyba zaczynamy, nie? Kurwa. Nie wiem, czy tu można parować jakoś sensownie? Kurwa mać. Jebaniutki. Dobra, można robić jakieś uniki. Kurwa. Dobra. Ej, może tak go ubijemy. Patrzcie, zgliczował się. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Dobra. Jezus. Skubaniec, naprawdę. Kurwa, to był jak na razie najcięższy przeciwnik, zdecydowanie. Mam nadzieję, że facet nie pobiegnie prosto do Rodericha na skargę z powodu tej przegranej. Tak czy inaczej, zgodnie z umową, oto twoja nagroda. Dobra. Oj, na pewno musimy tak. Pan musi bić między sobą? Teraz wie, dobra. Musimy się troszkę podkarmić. To zdecydowanie, bo oberwaliśmy i to srogo. Może jakąś potkę walniemy, co? Bo mamy chyba. Dobra. Okej, i resztę pociągniemy z żarcia. Dobra. Zapiszmy sobie i spytajmy się, czy będzie jakaś kolejna walka. Ale ładnie się odkuliśmy, jeśli chodzi o kasę i w sumie expa też, bo chyba nam nie dużo brakuje. No nie, jeszcze trochę brakuje do poziomu. Ej, ty. Ale ogólnie idzie bardzo dobrze. Mogę. Masz szczęście. Akurat znalazła. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. To dobrze. Zawalczycie bronią białą. Zmierzysz się z najbardziej doświadczonym wojownikiem jak do tej pory. To jakiś południowiec, ale tak wywija mieczem, że wygląda jakby tańczył. Okay. Stawka wynosi 200 sztuk złota. Brzmi jak wyzwanie. Wchodzisz w to?
Ale pewniej czuję się w walce bronią białą niż na pięści. Chęt. Powodzenia. Dobra. Okej, dobra, bierzemy naszą broń. Kogo my tutaj mamy? Jakiś południowiec? Kto to jest? Aha, po prostu południowiec. Ma lagę? Ale pancerz to ma fajny. Okej. Nie możemy dać się wklepać. Bo jak nam kryta walną, no to była masakra. Ale tylko kryta. Kryta, tylko krytyk go ratował. Easy. Pokazałeś mu, jak walczymy tutaj na Archolos. Oto twoja nagroda. Masz tu też coś dodatkowego na zachętę. Smoczy korzeń. Smoczy korzeń to jest chyba coś ekstra, nie? W sensie ekstra. To jest chyba coś daje na stałe, nie? No właśnie. No to się opłaca tutaj bić, zdecydowanie. Tylko, że też potrzebujemy no się troszeczkę podratować. Dobra. I troszkę z jedzonka wyciągniemy. Okej. Dobra, zapiszemy. I pogadamy trochę z nią. Hej. Tak, o tej arenie i w ogóle. Jak to się stało, że zaczęłaś prowadzić arenę? W slumsach dziewczyna ma tylko dwie rzeczy do wyboru, jeśli nie chce chodzić głodna spać. Być na tyle twardą, by samej wziąć to, czego potrzebuje, albo mroczne tajemnice. Jak sam widzisz, ja nie zamierzałam trafić do tamtego przybytku. Jestem szczęśliwa, mam za co żyć, chłopcy się mnie słuchają, nikt mi nie dyktuje, co ja mam robić. Polecam ci zrobić to samo. Życie na kagańcu to nie jest prawdziwe życie. Szanuję za takie podejście. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Dzisiaj radzę ci na siebie uważać. Jeden z ludzi lichwiarza chce trochę rozprostować kości. Jeśli będziesz ostrożny, to może uda ci się go pokonać. Okay. Stawka wynosi 250 sztuk złota. To jak? Wchodzisz w to? Oczywiście. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Oczywiście. Dobra. Zobaczymy. Tamten południowiec miał być taki straszny. On też ma lagę chyba, nie? Czy nie? On ma jakąś pałkę. No dobra, zobaczymy na co go stać. Okej. Easy. Znaczy... Easy. Prawie zginąłem tutaj, nie? Na takim ostatnim strzępku HP. Easy. Dobrze, poszło. Nieźle, całkiem nieźle. Jak widać, Volker będzie musiał rozejrzeć się za trochę bardziej doświadczonymi wojownikami. Oto twoja nagroda. Dobra. 500 sztuk złota. Naprawdę fajna kasa leci z tego. No tylko, że musimy troszeczkę nadrabiać jedzenie. Na szybkości to nie. Dobra. Ej, ty. Jakaś kolejna walka. Mogę zawalczyć na arenie. Masz szczęście. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Wpadłam na pomysł bardziej nietypowej walki. Zmierzysz się z dwoma przeciwnikami jednocześnie. Nie są może zbyt silni, ani nie mają wyjątkowej techniki, ale za to walczą jak bracia. Ty kontra ich dwójka, gołe pięści. Co ty na to? Widzę, że ktoś tu... Stawka wynosi 300 sztuk złota. No, że ktoś tu się naoglądał Fame MMA, nie? Troszkę takie friki zaczynają się robić i dobra. Chętnie. Powodzenia. Okej. Ciekawie. Dwóch słabe uszy to może pójdzie jakoś. Chociaż no troszkę się cykam. Zobaczymy jak to będzie. No nie, mają dobre pancerze, kurwa. Nie wiem czy to tak pójdzie. No. Nie, to nie pójdzie tak jak ja bym chciał. Kurwa. Dobra. Okej, nie, spieprzaj stamtąd. Ech. Zgliczował się, okej. No musimy jakoś się bronić. Ich jest dwóch, to musimy się stołem zastawić. Dobra. Okej.
I za tego drugiego też dostaniemy expa. O Jezus. Kurwa. Tylko dotłuc. Dobra. Okej. Pięknie. Nieźle, całkiem nieźle. Nie spodziewałam się, że aż tak dobrze ci pójdzie. Oto twoja nagroda. Masz tu też coś dodatkowego na zachętę. Okej, okay, pas siły. Dobra, chyba mam taki. Chyba mam. Mam nadzieję, że już koniec z walkami na pięści. Tak, mam. No dobra, będzie tam na sprzedaż. Zastanawiam się, czy może nie skorzystać z leczenia lekkich ran. No. Tak troszeczkę. Jak to wygląda? Ha, no dobra, to w sumie możemy tak zrobić. Bo w sumie wszystko przeżramy i przepijemy te eliksiry, to też tak kiepsko, nie? Chyba mi się skończyły te zwoje, no właśnie. Dobra, tyle to tam już sobie jedzonkiem dotłuczemy. Gulasz ziołowy. Przy okazji manę sobie odnowimy. A to mamy co? Polewka. A. Okej. Dobra, zapiszmy sobie i spytajmy o kolejną walkę. Zaczyna kończyć nam się jedzenie. Którą w ogóle mamy godzinę? Może będzie świt zaraz? O, jeszcze. Ej, ty. Mogę. Masz szczęście. Akurat znalazłem. Dzisiaj będziemy walczyć na kurwa. Pięści. Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawanych wojowników na mojej arenie. Na tę walkę czeka od dłuższego czasu wielu stałych bywalców. Aha. Chcę, abyś zmierzył się z jednym z wilczych synów. Ostrzegam cię. Facet jest twardy jak skała, a uderza jeszcze mocniej. Stawka wynosi 500 sztuk złota. To no dobra. Jak? Wchodzisz w to? No pewnie, tylko no niech będzie. Chętnie. Powodzenia. Dobra. Kurwa, znowu na pięści, no come on. O, dobra. Nasza taktyka. Okej. Okay. Nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj tu włazić, cwaniaku. A co ciekawe, nie możemy wejść do ekwipunku podczas walki, żeby się uleczyć. Sprytnie, słusznie zresztą. A myślę, że ten stół to nie stoi tu bez powodu. On tutaj specjalnie został, żeby nam pomagał. Come on, będzie cały odcinek poświęcony na te walki, no. Dobra, ciekawe ile za niego jeszcze poziom tu wbijemy. No, a propos. A propos, pięknie. Z twoimi umiejętnościami z pewnością daleko zajdziesz. Oto twoja nagroda, zasłużyłeś sobie. Wróć do mnie za jakiś czas. Muszę znaleźć kogoś, kto będzie w stanie ci dorównać. Oto twoja nagroda. Okej. Okay. Czyli to mamy finito, tak? To akurat, bo odcinek się będzie kończył. Dobra, poprosiła mnie, żebym wrócił do niej za jakiś czas. Poszukaj mi jakiegoś godnego przeciwnika. Okej, okay. Zajebiście, zapiszmy jeszcze, spytajmy ją. W razie W, czy czasami już się ktoś nie znalazł. Ale ogólnie, no jest świetnie. Hej. Mogę? Mówiłam, żebyś przyszedł. Dobra. Jakże? Nie zdajesz sobie sprawy, jaką popularną. Kilka miesięcy i kto wie. A, dobra, stary tekst, okej. Okay. Okej, okay. Całkiem nam nieźle poszło. A w tej ostatniej walce dostaliśmy jakiś bonus? Nie, chyba tylko kasę ekstra. Nawet nie zwróciłem uwagi. Wilczego syna na arenie? Dobra, troszkę tych zawodników było, dużo. Wbity poziomik, zajebiście. I o to chodzi, którą mamy godzinę? Przydałoby się gdzieś przekimać albo przeczekać. O, tu mamy łóżko, zajebiście. Ale nic, dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Także trzymajcie się. Tutaj jest ktoś znajomy? Nie. Myślałem, że ktoś znajomy tutaj jest. Nie. Dobra. To tyle, także na razie.